pojedynek w kategorii 57 kg. Walka młodości z doświadczeniem. Zapraszam do ringu, do narożnika niebieskiego. Denis Brill! Narożnik niebieski. Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie Jarosław Iwanow. Posłuchaj bratucha, serducha do ucha. Walczysz dla Polski za szczyty zasługa. Co dnia wzmacniamy ciało wraz z duchem. Każdy za jednego, heavy mecze mucha. Te ruchy wykute potem nie dopingiem. Chyba że z trybun ja wchodzę do ringu. Na nią mnie chroni, wiara nie milknie. Dam z siebie wszystko ku złotu Olimpu. Oni na mnie nie stawiali i przegrali swój zakup. Iwanow, Polska na ludzi czerwony. Ten pojedynek ringu prowadzi sędzia Artur Klewiński. Sędziowie oceniający walkę numer 6 na kartach punktowych to Ralf Runał, Filip Estefański oraz Jakub. I proszę Państwa, przed nami bardzo ciekawy pojedynek. Aktualny mistrz Polski kategorii piórkowej Jarosław Iwanow kontra młodzieżowy mistrz Niemiec. Niszczymy pan Kazimierz Kiczyński w narożniku niebieskim, 19-latek. Aktualny pojedynku. Jeszcze raz tylko przypomnę, że jest to kategoria olimpijska. Iwanow lider tej kategorii, ostatnio w bardzo dobrej formie. Natomiast Brill również, pamiętajmy, że niedawno na turnieju w Kownie Brill pokonał najpierw po świetnym pojedynku, o czym mówił mi tutaj Wojtek Barni, który był z reprezentacją, z Olegiem Ciulciajewem, a w finale z Jerbolatem Sabyrem. W Lanusi walczył podczas mistrzostw młodzieżowych, mistrzostw świata. W ubiegłym roku w listopadzie przegrał do remisu z Gorem Ajwazjanem. Także Gor Ajwazjan stanął mu na drodze do ewentualnych zwycięstw, też medalu młodzieżowych mistrzostw świata. Tak, tak jak wspomniałeś, nie tylko Wojtek Bartling, ale również Grzesiek Prok chce podchodzić do nas i mówi, żeśmy zwrócili uwagę na tego Denisa Brilla, bo jest bardzo utalentowany i na tych właśnie turnieju w Kownie pokazał, że potrafi wygrywać z najlepszymi bez respektu, pomimo swojego wieku jest bardzo twardy, świetnie wyszkolony, czujący walkę. No i zobaczymy, jak tutaj nasz numer jeden tej kategorii wagowej, jak pan Iwanow, zmierzy się z takim trudnym młodzieżowcem z Niemiec. No teraz dobre przepuszczenie, odskok kontra i jeszcze ponowienie lewy prawym Brilla. Dobrze, teraz unikiem była szansa dla Polaka, żeby mocno trafić ulica. No właśnie on taki typowy styl niemiecki, jeszcze też mogę trenować w Niemczech. Długie ciosy proste, dobra, szeroka pozycja na nogach, walka raczej głównie z daleka, nie szukanie pół dystansu, ewentualnie gdy zepchnięcie przeciwnika do lin, wtedy wydłużenie swojej serii, bicie czasami na korpus, bo czasami sierpowymi na głowę. Musi balansować Jarek Iwanow, żeby podejść blisko. No teraz dobry prawy Polaka. Trenerzy niemieccy pokrzykują do Brilla, by wykorzystywał pracę nóg. Iwanow to z kolei pięciokrotny mistrz Polski, ostatni tytuł zdobył w Zabrzu w ubiegłym roku, wygrywając z Brachem po bardzo dobrej, wyrównanej walce. Pierwsze złoto zdobył w Karlinie w 2018, później kolejny w Opolu, w Wałczu, w Wałbrzychu, a wcześniej miał jeszcze srebrne medale w Człopie i wcześniej w Sokółce w 2016 roku, więc tych medali sporo.
W 2017 roku brał udział w Mistrzostwach Europy w Charkowie. Tam odpadł po pierwszej walce, przegrywając Francuzem Jordanem Rodriguezem. Też warto powiedzieć, że to jest synem Ukrainki, Rosjanina, ale ma polskie korzenie ze strony ojca. Matki, prócz ukraińskiego obywatelstwa, posiada również obywatelstwo od lat, posiada obywatelstwo polskie, ale w latach młodzieńczych reprezentował Ukrainę. Ma 27 lat, jego rywal Brym 19. No tak jak wspominałeś, to doświadczenie przemawiające tutaj jest zdecydowanie za Jarosławem Iwanowem, no ale naprawdę przyglądam się tej pierwszej rundzie w wykonaniu Denisa Brygla z Niemiec i przedtem panował mi takim spokojem, dojrzałością, dobrymi akcjami, szukaniem wolnego miejsca i na tułowi na głowie. Zresztą myślę, że te powtórki pokazują, że dobry i trudny test na gali Suzuki Boxing Night 21 dla Jarosława Iwanowa. No i przed nami, proszę Państwa, drugie starcie walki w kategorii piórkowej pomiędzy Iwanowem i Brylem. Omiżony na nogach, większy pressing, balansując troszkę więcej tułowie, powiem ci Iwanow. Dużo przednie ręki spychać do liny Brilla i wtedy próbować z dłuższą serią, ale skoncentrowany, naprawdę bardzo szybki na nogach jest Brill. Wszechstronny zawodnik. A tu na narożniku Brygla jest jego starszy brat Artur, też pięściarz ze sporym doświadczeniem. To są, proszę Państwa, emigranci z Kazachstanu z kolei, bracia Brylowie. Mieszkają w Kolonii. No i teraz dobry znowu prawa kontra Niemca. Teraz cios za ciosem troszkę wpada Iwanow. Brak tego podejścia nogami, troszkę wydłużenia, troszkę szybkości. Tych centymetrów, no i teraz przez chwilę trochę taka próba zapaśniczego chwytu w wykonaniu Iwanowa. No starszy brat Denis Artur w karierze, o właśnie. To jest Artur Brill, walczył z takimi znakomitościami, chociażby jak mistrz olimpijski Robson Kończęszało. To było World Series of Boxing, walczył z Joe Cordino, zawodowym mistrzem świata i mistrzem Europy, wcześniej z Samokowa 2015 roku i wygrał z nim Split Decision. To było w 2014 roku na bardzo znaczącym turnieju Stranża w Sof. Na pewno te, tak jak wspominasz teraz i opowiadasz o tym, te rodzinne tradycje na pewno mobilizują też i dają dużo więcej animuszu i takiej chęci trenowania tego sportu, co brat. Na przykład brat wygrał z Mateuszem Polskim w 2012 roku w Kaliningradzie. No to pokazuje, że to był zawodnik naprawdę wysokiej klasy i tutaj ten autorytet brata na pewno ma bardzo duże znaczenie, zresztą widać po wyszkoleniu Brilla, że jest świetnie przygotowany, wpatrzony, no teraz widzimy nawet
jak reaguje na pewno na uwagi brata i doskonale się rozumieją, bo mają jakby styczność na co dzień. A na pewno on jest głównym trenerem swojego młodszego brata. No tak, wygrywał przecież z Gajem Nazarowem, mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro, więc to naprawdę miał znaczące rezultaty, oczywiście o takich pojedynczych. No zobaczymy, czy widać, że jeszcze troszkę brakuje doświadczenia temu młodziutkiemu 19-latkowi. Denisowi Brylowi, ale widać, że tutaj stawia się Jarosławowi Iwanowowi naprawdę dzielnie. Trzecie, ostatnie starcie tego pojedynku. Obaj praworęcznie, dużo lewych prostych. Widać dobra praca nóg Bryla, ale Jarosław Iwanow też bardzo dobrze wyszkolony technicznie pięściarz. No, widać, jak aktywny jest Bryl. Teraz zamiast lewego prostego, lewy sierpowy, od razu krótki prawy sierpowy. Naprawdę tak przyglądam się teraz troszkę w ciszy i oglądam to, co obydwaj prezentują. To wiadomo, Iwanow teraz się rozpędził troszkę w tej trzeciej rundzie. Najlepiej widać, że jakby chciał pokazać, że ma lepiej przygotowany z kondycyjnie, ale jeśli patrząc na elementy techniczne, no to Niemiec, ten młodziutki 19-letni Bryl pokazuje, że naprawdę bardzo umiejętnie wykorzystuje swoje warunki fizyczne, wie co zrobić, bije w krótkich płaszczyznach, w różnych seriach, miesza ciosy i naprawdę robi to z wysoką precyzją. No teraz to był prawy, ale brakuje ponowienia, teraz spóźnił się z tym lewym sierpowym. No ostatnia minuta tego pojedynku przed nami. Zobaczymy, kto ma więcej siły, jeszcze będzie w stanie zaakcentować. No nie może tak czekać Iwanow, bo to jest zbyt widoczne, że oddaje pole. Brakuje wyjścia z bloków. Ostatnie pół minuty. No ale ta trzecia runda na pewno najlepsza w wykonaniu Iwanowa. Troszkę wyszedł nierozgrzany tego pojedynku, albo troszkę wytrącił go z koncepcji tym początkiem Bryl. Natomiast to wyraźnie niepotrzebnie szuka takiej bójki w bliskim dystansie Niemiec, bo najlepiej wykorzystywał swój zasięg ramion i bił ciosy proste, które pokazał w pierwszej rundzie, potrafi uderzać. Tak, ale brat cały czas go tam nakłania do ponawiania akcji, do ataku, żeby był agresywno-ofensywny, bo ofensywa się dobrze sprzedaje i ofensywa jest ceniona. Tak, to prawda, dyskutowaliśmy o tym przed tym, że jednak tutaj zawodnicy potrafiący atakować, ponawiający swoje ataki są jednak lepiej widziani w oczach sędziów niż zawodnicy, którzy boksują dobrze, umiejętnie z krokiem do tyłu bronić. Myślę, że wszystko co najlepsze dopiero przed Denisem Brylem, ale tutaj podobał mi się w tym pojedynku. Tym razem Iwanow nieco mniej, zobaczymy jakie spojrzenie na ten występ mają sędziowie. Panie i panowie, w pojedynku numer 6, w drugim pojedynku kategorii 57
kilogramów. Sędziowie oceniający tę walkę na kartach punktowych nie byli zgodni, a punktowali w sposób następujący. Sędzia Ralf Runau 30-27 Denis Brill. Sędzia Jakub Gitlin 30-27 Jarosław Iwanow. I sędzia punktowy Filip Stefański 29-28 dla zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Jarosław Iwanow! Ościany troszkę pomogły w tym pojedynku. 2-1, ale widzimy, jeden sędzia, prawda, z jednej strony daje 30-27, drugi daje 30-27 na drugą stronę, a więc no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Najlepiej to podsumowałeś, nie? Natomiast doświadczenie tutaj myślę zadecydowało, ale naprawdę mógł się podobać tutaj w tym pojedynku Denis Brill i dobry materiał również do analizy dla zwycięzcy tego pojedynku Jarosława Iwanowa. No ale warto to nazwisko zapamiętać. Denis Brill, Niemcy, kategoria piórkowa, bo w kolejnej walce Iwanow może mieć jeszcze większe problemy, jeśli się z nim spotka. Ale dzisiaj zwycięstwo było po stronie Jarosława Iwanowa. Jarku, gratuluję serdecznie. Byłeś zaskoczony trochę taką dojrzałością, jaką pokazał w ringu Denis Brill w nawiązaniu do jego młodego wieku oczywiście. Dziękuję bardzo. Wiedziałem tego zawodnika na turnieju w Litwie. On boksował w mojej wadze, 57 kilo wygrał. Wiedziałem, że będzie trudna walka. No teraz jesteśmy w trakcie budowania tej formy na Igrzyska Europejskie, więc nie zawsze będę w sztosie, jak powiedzieć, ale myślę, że z trenerem wyciągniemy konsekwencje, poprawimy błędy i będzie wszystko fajnie. Myślę, że dojrzałość w tym pojedynku była jednak po twojej stronie i chyba też czas tego pojedynku tobie sprzyjał, bo rozkręcałeś się, no i kondycyjnie też chyba po twojej stronie należy postawić plusa, tak było? No myślę, że tak, później, kurczę, wszedłem nieskoncentrowany trochę do ringu, są na to przyczyny, ale to moje błędy, tylko i wyłącznie. A z rundy na rundę się rozkręcałem i udało mi się wygrać tą walkę. Chociaż była bardzo zasięta i dziękuję przeciwnikowi. Bardzo dziękuję. Tyle Jarosław Iwanow. A bardzo ładna wypowiedź z szacunkiem dla rywala Jarosława Iwanowa. Popatrzmy teraz, tutaj było troszkę zapasu, troszkę chaosu. Ale trzeba przyznać, że w dobrej formie Brill, zwycięzca, jak mówię, turnieju w Kownie. I to, co podkreślił Iwanow, że od razu są na tym etapie budowania formy, która ma przyjść przede wszystkim na te kwalifikacje olimpijskie na przełomie czerwca i lipca. No wracając do walki, to tak potwierdził się moje słowa, o których wspominałem, że jednak troszkę te pierwsze rundy jakby przespał, gdzieś ta koncentracja uciekła i z rundy na rundę musiał gonić ten werdykt, a naprawdę bardzo niewygodny, nieprzyjemny jest Brill. Zresztą tak jak słyszeliśmy w tej rozmowie, Iwanow również widział go na zawodach i pokazał, że to jest dobry zawodnik i dla niego to jest cenne zwycięstwo.